Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Dęblinie miała charakter absolutoryjny. Burmistrz i jej urzędnicy przedstawili radnym sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. Jak mówi burmistrz, budżet Dęblina w 2016 roku został wyjątkowo dobrze wykonany. W tym roku osiągnęliśmy najwyższe wskaźniki od 20 lat, jakie mogliśmy osiągnąć przy wykonaniu budżetu. Ponad 100% wykonania dochodów, ponad 97%, prawie 98% wykonania wydatków. Jeszcze żadnemu burmistrzowi Dęblina się to nie udało. Mimo dobrych wyników przytoczonych przez burmistrz podczas głosowania tylko 6 radnych było za udzieleniem absolutorium. 7 osób się wstrzymało, a jedna radna była przeciw. Wobec takich wyników rada, w której większość stanowi klub Razem dla Dęblina, nie rozstrzygnęła decyzji o udzieleniu burmistrz absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2016 roku. Pani burmistrz nie wykonała zadania na moim osiedlu. Zadania inwestycyjnego pod tytułem budowa placu zabaw w osiedlu Michalinów. Jak pani burmistrz potem w tłumaczeniach swoich sama powiedziała, zacytuję, w wyniku tego, że miała być tam przepompownia, postanowiliśmy doposażyć plac zabaw przy przedszkolu numer 3. Więc była to zmiana zadania inwestycyjnego, którego my nie zmienialiśmy. I dlatego zagłosowałam przeciw. Pani oczekiwała, że to powstanie w innym miejscu? Tak, oczywiście tak, bo ten temat był wałkowany przez praktycznie ponad pół roku. Ponad pół roku był wałkowany temat, gdzie ma ten plac zabaw być. Także takie jest moje wytłumaczenie, takie jest moje stanowisko. Uważam, że ludzie mnie, mieszkańcy wybrali po to, żebym walczyła o ich sprawy, o ich ułatwienia życia codziennego. Także myślę, że postanowiłam zgodnie z własnym sumieniem i z wolą, myślę, że też mieszkańców. My wstrzymaliśmy się od głosu, gdyż doceniamy to, że pani burmistrz wykonała te inwestycje, które wprowadziliśmy do budżetu. Jak najbardziej oceniamy je pozytywnie, ale niestety cała praca przez cały rok, realizacja, współpraca z radnymi wyglądała tak, że trzeba było dać po prostu głos na nie. Podczas sesji wiele mówiono o współpracy rady i burmistrz, a właściwie o jej braku. Obie strony deklarowały chęć wspólnych działań, jednocześnie się atakując. Przewodniczący rady twierdzi, że burmistrz zbyt rzadko konsultuje z radą projekty uchwał. Ja mogę powiedzieć, że od jakichś 2 lat pani burmistrz do mnie nigdy nie dzwoniła jako do przewodniczącego rady, chyba że jakaś taką kwestii, że tak powiem, na pewno nie merytorycznej, tylko jakiejś organizacyjnej. To miałem takie ze 2 telefony, a nie było czegoś takiego, żeby w ogóle prezydium rady czy radnych poprosić na takie właśnie rozmowy, gdzie jeszcze przed tworzeniem uchwały można będzie jakieś wspólnie decyzje podjąć. Mimo braku absolutorium, burmistrz dziękowała swoim współpracownikom za rzetelną pracę i wzorowe przygotowanie sprawozdań. Beata Siedlecka podkreśla, że dla niej najważniejsza jest opinia mieszkańców. Dla mnie zawsze był i będzie najważniejszy mieszkaniec, bo to mnie mieszkańcy wybrali w bezpośrednich wyborach. Oni oddali głos, ponad 3,5 tysiąca ludzi oddało głos po to, żeby mieć burmistrza, który pracuje dla nich, dla ludzi, dla mieszkańców. Dlatego nie zawsze sugeruje się zadaniami wprowadzonymi do budżetu przez klub Razem dla Dęblina, bo nie wszystkie zadania, jak w tym roku okazało się, pozyskały akceptację mieszkańców. W tamten rok, który był oceniany, mieszkańców nie pytaliśmy, ja nie pytałam bezpośrednio na zebraniach, czy im się te zadania podobają, czy nie, realizowałam je, ale w tym roku starałam się skonsultować z mieszkańcami, czy to, co wprowadzała klub Razem dla Dęblina do budżetu, to jest również, to są ich pomysły. I okazało się w 3 osiedlach, że nie. Choć zainteresowanie mieszkańców sesją nie było duże, pani burmistrz miała swój głos wspierający. A ja nie przyszedłem na tą sesję tak sobie ogólnie, tylko szczególnie, żeby bronić pani burmistrz, bo to tutaj przyszedłem. No, przed takim ugrupowaniem dęblińskim, które nazywa się Radni dla Dęblina, ale wychodzi na to, że to są radni dla radnych, sami dla siebie. Tworzą grupę takich ludzi, którzy nie czują się chyba obywatelami Dęblina, wie pan, tak prawdę powiedziawszy, nie? Bo burmistrzową można lubić, można nie lubić, kurczę, ale jest to kobieta wykształcona, światła. I jest oczywiście politykiem, no to wiadomo, swoje ma tam czasami pod nosem, ale widać, że ona jest dla Dęblina. W 2016 roku dochody Dęblina w sumie wyniosły blisko 55 milionów złotych, a wydatki 54 miliony. Wykonano wiele inwestycji, głównie związanych z infrastrukturą drogową.